Daj ją, Syn Boży.
Safir Straussa, baron cygański. Stałe kontakty w operze w Kolonii utrzymuje od 2001 roku, a z zespołem kameralnym w Warszawie opery kameralnej dokonała nagrania CD tytułowej roli w operze Stanisława Moniuszki Halka. Ja natomiast chciałbym Państwu przybliżyć, bo rokrocznie to robię, profesora Stanisława Pasierba, którego absolwentem jest ksiądz Mieczysław Rozmarynowicz. W związku z tym, że w niedzielę odbędzie się proces, końcowy proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego, taki utwór, który poświęcił właśnie profesor Janusz Stanisław Pasierb prymasowi Polski. Tytuł utworu: Na górze niebo. Jednak dotarłeś tutaj, osiągnąłeś ten szczyt naprzeciw Jerycha. Przed tobą ziemia pod pogodnym niebem, można na chwilę zapomnieć pustyni, jej sól i popiół, pustwa cudze, zniewolona płaskość, udręka ludu, swoje śmiertelne zmęczenie przycicha. Patrz spokojnie, Mojżeszu, niech uśmiech tej ziemi pozwoli świetlistą smugą wchodzić w twoje oczy. Kiedy je zamkniesz, zniknie przyszła ojczyzna. Patrz, bo tyle tylko, nic więcej nie będzie ci dane. Bóg właśnie spełnia twoją obietnicę. Nie przejdziesz tego Jordanu. W drugiej części tegoż dzisiejszego koncertu, drodzy Państwo, usłyszycie Stanisława Moniuszki z Nasz li ten kraj, Henryka Wieniawskiego Kujawiak. Tu będzie duet Fryderyka Chopina, Walc minutowy, i Johanna Straussa, Kto ślub nam dał. A potem będzie jeszcze trzeci koncert. Thank you.
gmach, gdzie wielkich sto podwoi, gdzie kolumn rząd i tłum posągów swoich, a wszystkie mnie witają twarzą białą.
Bernolak, sopran, pan Piotr Wnukowski, tenor i pan profesor Andrzej Nanowski. Ale to jeszcze nie koniec koncertu. Drodzy Państwo, pan Piotr Wnukowski, tenor, jak wcześniej powiedziałem, uczestniczył w wielu konkursach mistrzowskich, a między innymi u profesora Giorgio Favorego w Akademii w Sieniawie, w Sienie. W Italii, uzyskując dyplom honorowy, debiutował w 1982 roku w roli Elwina w Lunatyczce Belliniego i w tymże samym roku ukończył studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Warszawie, chociaż zaczynał w chórze akademickim Uniwersytetu Warszawskiego jako student filozofii. Najważniejsze role operowe i operetkowe to Stefan Moniuszko, Straszny Dwór, Uprowadzenie z Seraju, Zemsta Nietoperza, Łucja z Lammermuur, i Strauss, i Traviata, i wiele, wiele innych. Drodzy Państwo, tak pięknie o miłości śpiewali pani Danuta i pan Piotr. Stąd też nie omieszkam powiedzieć coś o miłości słowami profesora Janusza Stanisława Pasierba. O tej miłości, która trwa pomimo upływu lat, wieku. Na placu Konstytucji stary mężczyzna wyschnięty jak krzak popycha wózek. Siedzi na nim kobieta, obrzękła twarz, odbija nieruchome niebo. Po szarym bruku, pod bezbarwnym niebem, ile lat tak razem? Ile lat tak razem? Dwoich młodych stoi obok na przystanku. Jabłoń, sosna, poziomka, czarna jagoda wyniesie nad brzydotę miasta, zamknięci w świetle jak w bursztynie, orzeźwiających jak źródło, tak.
a jednak tamto się liczy naprawdę i ma prawo brać nie nadaremno, wzywać imię, miłość. Drodzy Państwo, w dalszej części koncertu Wadziczki Czardasza, Pardon Madame, Wiktoria i jej huzar i ponownie Kalman, Co się dzieje, oszaleje, Księżniczka Czardasza, czyli coraz weselej. Jak zwykle życzę przyjemnego odbioru, a ja się z Państwem już żegnam, bo to będzie finał. Oh.
jak jasny świat zjawiła się. Pożegnałem się z Państwem, ale pani Danuta Bernolak, sopran, pan Piotr Wnukowski, tenor i pan profesor Andrzej Nanowski, organy, fortepian. No tak. Pani Danuto, panie Piotrze, panie profesorze Andrzeju, no nie można zostawić publiczności tylko księżniczką Czardasza,
To ja zaproponuję, dobrze? Mogę zaproponować? Czy państwo jeszcze chcą nas posłuchać na bis? Ja proponuję wesołą wdówkę. Proszę śpiewać. Usta milczą, dusza śpiewa. Na pewno państwo znają te melodie. Śpiewajcie z nami, bardzo proszę. A ja już teraz naprawdę się żegnam z państwem. Do miłego zobaczenia. Usta nie przestają milczeć. Danka Bernolak, sopran. Piotr Wnukowski, tenor. I Andrzej Nanowski, fortepian. Zapraszamy, panie profesorze, do nas do środka tutaj. Drodzy państwo, taka u nas tradycja. Słyszeliśmy duet, ale w zasadzie, jeśli mamy tenora, musimy go wykorzystać. Nie popuścimy, a ma takie dwie minuty, które musimy usłyszeć. Na pewno też państwo będziecie mieli frajdę.
A przede wszystkim nie popuścimy też świetnemu pianiście, który chciałbym, jeżeli chyba, że wpadnie na nowy pomysł, żeby powtórzył chociaż tego krótkiego Chopina minutowego, bo sprawia mi przyjemność, jak patrzę tak z tyłu na jego paluszki. W związku z tym chcemy usłyszeć raz jeszcze naszych wykonawców. Świetnie. Usiądźmy zatem. Ja bardzo Państwa serdecznie zapraszam za tydzień do kolejnego koncertu. Będzie to wyjątkowo wcześnie, czyli o godzinie 16:00, z tego względu, że mamy plany pogodowe, żeby koncert się odbył na dziedzińcu zamku. Będzie między innymi Stanisław Sojka z zespołem. Jeśli ten koncert rzeczywiście ze względów pogodowych nam na dziedzińcu zamku obok nie wyjdzie, to oczywiście z księdzem proboszczem uzgodniliśmy, że po prostu o 16:00 tutaj się spotykamy. Czy tak czy inaczej, 16:00 w piątek za tydzień na dziedzińcu zamku, przy dobrej pogodzie, przy złej pogodzie. Zapraszam serdecznie Państwa i wszystkich Waszych przyjaciół, znajomych, rodziny do tutaj do kościoła farnego o 16:00. A kolejne koncerty za 2 tygodnie i za 3 tygodnie zdecydowanie po mszy tradycyjnie 18:45, na co już dzisiaj serdecznie chcę zaprosić. I zaraz księdzu proboszczowi oddam na koniec głos. To będzie ostatni głos z tego wieczora, ale zanim księdza usłyszymy jako gospodarza, usłyszmy zatem najpierw pianistę w tej kolejności i bardzo chciałbym usłyszeć Piotra w takim utworze, który wszyscy znamy. Andrzej Nanowski w walcu Destur, tak zwanym minutowym Chopina. I na koniec ostatni bis Piotr Wnukowski z Andrzejem przy bardzo znanym i wykonywanym często utworze, typowa aria tenorowa. Cosa la jornada del sole.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Danusie Bernolak, sopran, panu Piotrowi Wnukowskiemu, tenor, i panu Andrzejowi Lanowskiemu za udział w zaproszenie, przyjęcie zaproszenia do naszych koncertów. Dziękuję wam bardzo serdecznie, drodzy przyjaciele, i bardzo proszę księdza proboszcza o ostatnie słowo. Dziękujemy wam bardzo. Zostańcie. Przede wszystkim panu organizatorowi, nie? Czyli panu burmistrzowi. Dyrektorowi artystycznemu, prowadzącemu panu Andrzejowi i oczywiście naszym niesamowitym gościom. Bardzo dziękuję, ale chciałem się podzielić taką refleksją krótką. Wytrzymajcie to. Mianowicie w tym samym czasie Muzeum Powstania Warszawskiego odbywał się koncert Białorusinów, którzy śpiewali w zasłoniętych twarzach, aby ich nikt nie rozpoznał, żeby nie aresztowano ich ani ich rodzin. Także niech ten koncert, który jest w odsłoniętych twarzach, wyśpiewany z radością, dzięki temu, że jesteśmy w wolnej ojczyźnie, dziękujemy Panu Bogu za to, a także wszystkim, którzy o nią walczyli. Nigdy nie profanujmy i nie postponujmy tych osób, także niech ten koncert również podniesie nas wszystkich na duch, abyśmy wytrwali w tych dążeniach do dalszego kształtowania naszej wolności w naszej ojczyźnie, także na tej ziemi lubawskiej. Wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.